chciałam teraz udostępnić, jeszcze nie. Już poszło. Już to skupować link i na prywatnym udostępnić. A to mam na... na prywatnym swoim? A na fanpage'u moje już jest? Wszystko. Cześć, minęła 21:30, a więc zaczynamy nasze cotygodniowe show Balkon 2x2 od kuchni. Chwilę nas nie było, były święta wielkanocne, była majówka, ale już wróciliśmy do programu i tak będziemy nagrywać do 2 lipca. Moi drodzy, mój dzisiejszy gość to bardzo ciekawa osoba. Jest to prezenterka Superstacji, mama dwójki wspaniałych dzieci, a przede wszystkim podróżniczka. Panie i panowie, Aga Ludwisiak-Wypior. Cześć, Aga. Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję pięknie za zaproszenie, witam Państwa serdecznie. Ja dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Wiesz co, uwielbiam jeść, mam słabość widać. Muszę przyznać, kucharzy, dlatego że ja po prostu jestem takim łasuchem, że nie mogłam sobie odmówić, żeby tu nie przyjść. No to Aga, bardzo jest mi miło i dziękuję jeszcze raz, że czas znalazłaś w swoim grafiku niesamowicie zapełnionym, żeby tutaj do mnie na mój balkon 2x2 od kuchni dotrzeć. Tak, grafik rzeczywiście ostatnio jest zapracowany, wróciłam do pracy, więc tego czasu mam coraz mniej, no i moje dwie myszki przecież zajmują tyle czasu, wiesz, tam pomiędzy robieniem im różnych zupek. Będziemy o tym rozmawiać. Aga, czy patrząc na to, co jest na stole, czy masz pojęcie, co będziemy dzisiaj robić? Domyślam się, że to będzie coś słodkiego, powiedzmy truskawki, czekolady, borówki, orzechy. Widzę cukier puder, widzę też ryż, więc zastanawiam się, czy to nie będzie jakieś ciasto, które ma nie urosnąć? No ryż to na pewno nie do risotto, natomiast bardzo dobrze myślisz, to będzie do tego, żeby ciasto nam nie urosło. Dziś zrobimy... że robimy słodkie risotto z orzechami, truskawkami, borówkami. A właśnie, i czekoladą. I sosem czekoladowym, też bym takie zjadło. Dziś zrobimy bardzo szybki, łatwy przepis, ponieważ patrząc po Waszej reakcji, jak pokochaliście szybkie przepisy, łatwe do zrobienia, taki przepis dzisiaj Wam chcemy zaproponować. Będzie to ciastko na bazie ciasta francuskiego, które będzie pokazane zupełnie inaczej. A to już brzmi jak marzenie. Ciastko na bazie ciasta francuskiego. Dokładnie. Ciasto francuskie ma to do siebie, że niesamowicie rośnie pod wpływem temperatury. Tak? Jest tam niesamowita ilość masła wtłoczona, a my dzisiaj pokażemy, jak między innymi zrobić, żeby to ciasto nam upiekło się, ale nie urosło. Nie urosło. Co potrzebujemy do naszego dzisiejszego dania? Potrzebujemy ciasta francuskiego. Oczywiście mógłbym je zrobić samodzielnie, natomiast nie mamy tyle czasu w programie, żeby je ugniatać i kolejne warstwy masła zagniatać i czekać, aż one będzie listkować, bo ciasto francuskie listkuje. Listkować. Czyli kupujemy ciasto francuskie dobrej jakości. Dobrej jakości ciasto francuskie, najlepiej ciasto właśnie francuskie z Francji. Francji. To byłoby idealnie. Bonjour. Bonjour. Tak. I na bazie tego ciasta będziemy robić ciasteczka. Co potrzebujemy? Będziemy robić będą dwie masy. Masa pierwsza to będzie masa na bazie śmietany, a także mascarpone z czekoladą, którą będziemy rozpuszczać i będą w niej również orzechy. Mm-hmm. Będzie warstwa z powideł śliwkowych. Te powideł otrzymałem od mojej fanki, od Gosi z Bydgoszczy, więc Gosiu, dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy Gosię z Bydgoszczy. Dokładnie, serdecznie. Dokładnie. Znam trochę Bydgoszcz, bo jestem z Torunia. Więc... O, Toruń, Bydgoszcz, Żużel tam stawiałam moje pierwsze kroki w telewizji. Może Żużel nie o łączy, tym będziemy Toruń, mówić. Bydgoszcz, ale... Nie łączy? Nie. Walczą? Walczą, ale nie będę śpiewać tych wszystkich przyśpiewek, bo to bardzo nieładne. Druga warstwa, która się śpiewa na, będzie na bazie śmietany, czyli tylko wyłącznie ubita śmietana z wanilią i truskawki będą dopełniały całe danie. No brzmi chyba bardzo dobrze. Tak, ja właśnie się zastanawiam, nie wiem, które ciastko będę chciała bardziej zjeść, czy to pierwsze, czy to drugie. Kochani, więc żeby zacząć w miarę szybko, ponieważ ciasto francuskie musi pół godziny, około 20 minut być w piekarniku, ja już je rozłożę. Tu rozgrzewam patelnię, na którą za chwilę Cię poproszę, żebyś wrzuciła orzechy. Będziemy prażyć, dlatego że wtedy z orzechów laskowych cała skórka schodzi, tak? My tu używamy patelni marki Waldinox. Wczoraj byłem w Bydgoszczy.
wczoraj byłem w Gnieźnie, nie w Bydgoszczy. W Gnieźnie, gdzie właśnie marka Waldinox jest i bardzo fajni ludzie. Jestem pod mega wrażeniem. Więc co robimy? Są dwie metody. Metoda pierwsza to jest to, że możemy ciasto rozłożyć i na przykład jeżeli mamy drugą taką blachę, możemy przyłożyć. Ja takiej drugiej blachy niestety nie mam. Szukałem po bloku, po sąsiadach, każdy ma inne blachy, bo teraz po zabudowę piekarniki każdy jest inny. Więc co wymyśliłem? Położę papier do pieczenia, położę folię aluminiową i wysypię ciasto, wysypię ryżem. Ponieważ żeby nie urosło, żeby obciążyło ciasto, żeby nie urosło. Ryż się nie pali, więc spokojnie mogę wysypać. Ciasto wstawię do piekarnika, wstawimy do piekarnika na 180 stopni, damy mu 30 minut, żeby wyrosło. Jakie wyjmiemy z piekarnika? Bo zauważ, że nie używamy na przykład żółtek, żeby się świeciło. Co zrobimy? Bardzo prosty myk. Weźmiemy cukier, puder, opruszymy całe ciasto cukrem, pudrem i następnie wstawimy na chwilę do piekarnika. Wówczas będzie się błyszczeć jeszcze lepiej niż lepiej niż po żółtkach. Lubię wszystko, co się błyszczy, więc rewelacja. Więc wstawiam do piekarnika 180 stopni ciasto francuskie i niech nam rośnie, a my zajmiemy się robieniem kolejnych elementów tego dania. Czy ja już mogę wrzucać orzechy na tę pierwszą patelnię? No właśnie. Jak najbardziej. Patelnia Waldinox się momentalnie rozgrzewa, więc możemy spokojnie wrzucać. Kochani, ja chciałem Wam przypomnieć, że na moim fanpage'u cały czas trwa konkurs. Konkurs, w którym do wygrania są patelnie właśnie marki Waldinox, te, które tu pięknie stoją. Wystarczy wejść na posta, który jest tam 2-3 posty poniżej i napisać swoje ulubione danie, które możecie właśnie na takiej patelni zrobić. Już jutro, czyli w poniedziałek, wyniki tego konkursu i kolejna patelnia, już trzecia, powędruje właśnie do kogoś z Was. Aga. My tutaj będziemy sobie... Ja piluję orzechów. Piluję orzechów. Ja się odwrócę na sekundkę od Ciebie, sięgnę śmietanę, ponieważ na bazie śmietany, a także serka mascarpone będziemy robić za chwilę masę. Ja tylko, kochani, przypomnę Wam, że jesteśmy online. Zadawajcie pytania. My chętnie, Aga chętnie na nie odpowie. Bardzo chętnie. A powiem Wam, że Aga jest skarbnicą wiedzy, więc będziemy na nie chętnie odpowiadać. Patrzę, czy coś się dzieje, czy ktoś się zadał jakieś pytania. Wszyscy nas witają, więc witamy Was, kochani, po raz kolejny serdecznie. Odkładam na chwilę nasz tablet. Aga, prezenterka telewizyjna. Zgadza się. Ja przed programem zapytałem Ciebie, jak wyglądała Twoja droga do sukcesu? W jaki sposób do tej telewizji dotarłaś? Wiesz co, może opowiedz nam o tym. Moja droga, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, moja droga do sukcesu była, znaczy do sukcesu do telewizji była. Do telewizji. Rozpoczęła się w mieście Bydgoszcz. Ale taka konkretna, w tym mieście, gdzie mamy konfiturę. Konfiturę od Magdy Fanki, którą bardzo. Od Gosi Fanki, którą bardzo pozdrawiamy. Znaczy to jest tak, ja już jako małe dziecko bardzo lubiłam zadawać pytania. Dostałam od mojej babci taki różowy, plastikowy mikrofon i po prostu całą rodzinę przepytywałam, robiłam ze wszystkimi wywiady i byłam na tyle nachalna, że jak ktoś nie chciał ze mną rozmawiać, to po prostu go tak trzymałam za twarz. I musiał. Więc po prostu nie było przede mną ucieczki. Natomiast już jako dorosła dziewczyna poszłam na studia prawnicze i trochę zapomniałam o tej mojej pasji do dziennikarstwa. A prawo studiowałaś gdzie? W Toruniu, na Uniwersytecie Kopernika, dziennie. Więc niby tak jak trzeba. Jest magister prawa. Jest magister prawa. I tutaj pojawiła się taka fajna możliwość. Pewna bardzo utalentowana dziewczyna, która jest projektantką, szyje w Toruniu ubrania, ma kilka butików. Danusia Grankowska, a ubrania nazywają się Eidos. Pozdrawiam serdecznie w ogóle wszystkie dziewczyny z tego okresu. I dalej szyję, rozumiem. Z teamu Eidos. To były piękne, złote czasy, w których my jeździłyśmy na różne pokazy, mody, miałyśmy sesje zdjęciowe. Między innymi jeździłyśmy też do oddziału Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. Bardzo często na przykład do jakichś tam programów prezentowałyśmy te ubrania, ale pewnego dnia pojechałyśmy na program na żywo. Było to rozdanie nagród sportowych, ja nie wiem, chyba sportowiec regionu, sportowiec roku naszego regionu. Pamiętam, że miałam na sobie piękną czerwoną suknię. Taką wygląda jak teraz, bo suknia urzekła mnie niesamowicie. Nie, no tamta była jeszcze piękniejsza, zresztą wiesz. Zaprojektowana przez naprawdę zdolną dziewczynę. I ja już nie pamiętam, czy ja podprowadzałam tych sportowców, czy ja wręczałam kwiaty, nagrody, w każdym razie w pewnym momencie od blasku świateł podczas programu na żywo po prostu zemdlałam.
na wizji. Tak po prostu padłaś? Tak, padłam, rozwaliłam część scenografii, masakra, wstyd, zażenowanie. Potem było afterparty, więc ja siedziałam w kącie cicho i bardzo się wstydziłam. I podszedł do mnie ówczesny dyrektor telewizji Bydgoszcz, znaczy oddziału regionalnego. Telewizji Polskiej Bydgoszcz. Tak. TVP Bydgoszcz, o. Tak. Podszedł do mnie, przedstawił się, zapytał się, czy się dobrze czuję, czy wszystko okej, i troszeczkę porozmawialiśmy. Ja mówię do mnie, wiesz co, dziewczyna, masz bardzo oryginalny głos. Teraz trochę mam chrypę, bo przed przyjściem tutaj naprawdę strasznie dużo czasu poświęciłam na śpiewanie i krzyczenie z moimi dziewczynami, trochę sobie głos dałam. Ale ja twój głos mogłem poznać, bo byłem gościem w twoim programie tak, Superstacji. Tak, zdecydowanie. Więc... Że mam oryginalny głos, że czuję we mnie takie zacięcie dziennikarskie i czemu miałabym nie spróbować nie przyjść na staż do telewizji Bydgoszcz. I tak to się zaczęło. Telewizja Bydgoszcz, potem był program MTV Łowi. MTV. Tam było szaleństwo. Wyławiali prezenterów. Telewizyjnych. W całej Polsce. Jak do dzisiaj pamiętam casting, w którym w jury siedziała Reni Jusic. Pierwszy raz wtedy miałam kontakt z taką wielką gwiazdą. Ona wtedy była bardzo popularna. Ja przełożę ci orzechy. Uwaga, bo są gorące. Chwilę muszą przystygnąć. Cię proszę, żebyś po prostu je najpierw obrała z... skorupek. Okay. Uwaga, są gorące jeszcze. Dobrze, to ja poczekam jeszcze chwilkę. No, więc w tym MTV Łobby zajęłam drugie miejsce. Kontrakt niestety dla stacji MTV był tylko za pierwsze, ale się nie poddałam. I szukałam dalej, dalej. Czyli tą telewizję liznęłaś i poczułaś, że to jest to. Poczułam tą adrenalinę, tak ja. Że ja to lubię. Tak, że to jest fajne, że to jest fajne. I trafiłam wreszcie do Superstacji. I tam królujesz. Nie wiem, czy króluję, ale na pewno prowadzę program, który bardzo lubię. Program, w którym dobrze nosi się nazwę. Czuję. Na tapecie. Na tapecie. Ja miałem przyjemność być gościem tego programu. Tak. I było niesamowicie bardzo, bardzo było przyjemnie. Ja się dobrze czuję, mam nadzieję, że goście też się dobrze u nas czują. Ja czułem się rewelacyjnie. No to super, fantastycznie. Ja tylko powiem, że tak, teraz Aga zdejmuje skórkę z orzechów, okay. Wystarczy je pomasować. Aha, to w ten sposób. I od razu zejdziesz. Tu nie ma czasu na to, na te sentymenty, żeby się zajmować. A ja tutaj, proszę Państwa, każdy orzeszek... Oddzielnie. Po kolei. Ja tu ubijam już... Nie znam jeszcze takich trików. Ubijam już pytanie 30. Pomału będzie dochodziła. Za chwilę dodam do niej serek mascarpone, a na płycie już rozgrzałem wodę, ponieważ będziemy czekoladę w kąpieli wodnej rozpuszczać. Mhm. Miałaś przyjemność pracować z czekoladą? Tak, miałam przyjemność pracować z czekoladą. Moją specjalnością, jeżeli chodzi o desery, ponieważ muszę przyznać, że jestem trochę noga w deserach, jest taka tarta czekoladowa na spodzie z migdałów. Brzmi więc robię spód super. Z migdałów, no, do tego robię, słucham. Jak robisz? Więc tak, mam taki świetny sprzęt i w tym sprzęcie mielę migdały na taką, no na taki proszek, na takie, to jest na blender? Taką mąkę. Ten sprzęt? Nie. A co za sprzęt? Thermomix. To ja się jeszcze nie dorobiłem Thermomixa. Ułatwiacz pracy. Wiesz co, ja dostałam w prezencie ślubnym od mojej mamy, więc... Ja tylko powiem, że czekolada deserowa, tu mamy czekoladę deserową, więc ją wrzucam do miski, która będzie w kąpieli wodnej się rozpuszczała. Widzisz, za mnie to robi Thermomix, no, kąpiel wodny. Rozpuszcza? tak, rozpuszcza czekoladę, nie dodaje... Ale nie mówmy o Thermomixie, bo... Dodaje śmietanę i po prostu właśnie dlatego wychodzi mi to ciasto. A ja Ci pokażę, że może wyjść bez Thermomixu ciasto. Okej. I równie szybko. Więc teraz czekoladę rozpuszczamy. Pamiętajcie o tym, że jak czekoladę rozpuszczamy, mamy powiedzmy 2-3 metody. Metoda pierwsza, to jest mikrofala, około... minuty. Ale mikrofala ma niezdrowe fale. Tak, natomiast należy ją nieustannie mieszać. Nawet jak Wam wydaje się, że się z nią nic nie dzieje, to pamiętajcie o tym, że fale mikrofali działają od środka, więc trzeba zawsze ją przemieszać, ponieważ już czekolada w środku się rozpuszcza, a może się przypalić. Więc o tym pamiętamy, to jest raz. Dwa. Jeżeli czekoladę rozpuszczamy, na przykład w kąpieli wodnej, pilnujemy tego, żeby nie dostawa się nawet kropelka wody. Czekolada nienawidzi wody. Nienawidzi, od razu zaczyna się zmieniać w grudki, więc tego unikamy. Tego nie chcemy. Metoda trzecia dla cukierników. Jeżeli ktoś jest cukiernikiem, to może mieć płytę odpowiednią, na której właśnie płytę granitową. Na której się rozpuszcza czekoladę i się robi takie fajne... Na niej się temperuje, ponieważ czekolada się schładza. My w tej chwili jej nie temperujemy, bo tego zupełnie nie potrzebujemy. Nie chcemy, żeby była błyszcząca, a także tak strzelała pod zębem. Wystarczy, że ją rozpuścimy. Mhm. To nam jest potrzebne, więc ja już tą czekoladę przemieszam, bo już się robi płynna. Parę chwil widzicie i już się robi płynna.
Ja ją szybko, my ją szybko rozpuścimy w kąpieli wodnej, a potem ją schłodzimy, dlatego żeby dodać ją do śmietany i do mascarpone. Uciekają na morze. One jeszcze żyją, ja widzę. One jeszcze żyją? Nic się nie stało. Jeszcze żyją, jeszcze jakieś nic się nie stało. Aga, więc tak, tak, pracujesz w telewizji, spotykasz się z gwiazdami. Tak. Ja widziałem, że dzisiaj był u Ciebie Janek. Janek, tak, Jan Kliment, który wygrał Piątek Taniec z gwiazdami, grał w piątek. Z Natalką Schroeder. Czy dalej jeszcze baluje i opija zwycięstwo. Wiesz co, ja dzisiaj zapytałam go, jak świętował i powiedział mi, ujuj, za bardzo, więc nie, no dzisiaj był w dobrym stanie, u mnie w programie. Pozdrawiamy Janka, było bardzo miło, bardzo tak sympatycznie, on się niesamowicie cieszy z tej kryształowej kuli, dlatego że on na nią czekał 11 edycji. Musiałem to powiedzieć, że chyba po raz pierwszy 11 edycji i z tego, co mi powiedział, 8 razy był w półfinale. 3 razy stawał na podium, no więc... Czyli zauważ, przykład Janka to jest to, że warto dążyć do celu, nie poddawać się, ponieważ być może, ja mam taki obrazek zawsze w głowie, że jest facet, który jest skillofem i tunel drąży, już za chwilę za rogiem jest pełna komlata diamentów, a on przerwa pracę, nie? Bo był o krok od tego, że te diamenty zdobyć. Że dobra, już właśnie cicham na to. I taki Janek, nie wiem, to jest edycji 11, to jest ile lat? Wiesz co, to jest tak różnie, bo tam była najpierw TVN, tak. Ten z gwiazdami był w TVN-ie, potem była wieloletnia przerwa, teraz jest w Polsacie. W Polsacie chyba są po dwie edycje w ciągu roku, więc no, mi się wydaje, że to dosyć długo trwało. Do ubitej śmietany, tu było 400 gram śmietany, dodaję 400 gram sera mascarpone. Czyli pół na pół. Pół na pół. To pH. Tak? Pół na pół, więc krem powinien być aksamitny, gęsty, więc ja tu dodaję, widzę, że już obrałaś. Bardzo. Ale to nie koniec. To nie koniec, ponieważ chciałbym, żebyś je teraz poszatkowała. Mam je teraz poszatkować. Położyłem Ci nóż. Aha, okej. Żebyś je szatkowała. Dobrze. Będziemy szatkować orzechy. Ja w tej chwili będę chłodził sobie czekoladę. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Ja strasznie mi się podoba, jak ta czekolada się bawię. To jest fantastyczne, tak, właśnie. Ona w sobie płynie. Ja nie rozumiem, dlaczego ja szatkuję, słuchaj, orzechy, a ty robisz takie fajne rzeczy przyjemne. Słuchaj, grunt to miał mieć własny program i generalnie gości ustawiać, żeby pracowali, a ja sobie po prostu będę czekoladę chłodził. Właśnie widzę. Chodź, Aga, sama powiedziałaś, że lubisz gotować. Uwielbiam. Gotuj. Nie, powiem Ci szczerze, uwielbiam gotować, gotowanie mnie relaksuje, gotowanie mnie odpręża. Jak się mama dwójki dzieci odnajduje w pracy teraz zawodowej? Bo jednak telewizja absorbuje. Telewizja absorbuje, na szczęście nie pracuję w pracy na tak zwany pełen etat, czyli nie muszę chodzić do pracy codziennie. Mam tych programów kilka w miesiącu i moje dziewczynki mogą mnie też, kiedy jestem w pracy, obejrzeć w telewizji na żywo. Czyli mają telewizję. Tak, one reagują z dużym entuzjazmem, krzyczą, machają rączkami, cieszą się, a potem się odwracają, dalej się bawią. Aga, wiem, że Twoją pasją są również podróże. Tak. Gdzie byłaś? Ostatnio. Ja byłem w Pradze. O Boże, gdzie ja nie byłam? A gdzie ty byłaś? No wiem, że w Dubaju. Widziałem na Instagramie. Tak, ostatnio byłam w Dubaju, chociaż była to bardzo krótka podróż, ale bardzo intensywna. Dużo, dużo tam zobaczyłam, dużo pysznych rzeczy spróbowałam. Co jadłaś? Wiesz co, czego ja nie jadłam? Matko Święta, jadłam różnego rodzaju ryby. O, najciekawszą kolacją była kolacja na pustyni, w takiej przygotowanej a la wioska beduińska. Wszędzie shisze, wszędzie poduchy. I ten zapach shiszy i atmosfera, shiszy, prawda? Atmosfera, tak, pochodnie z ogniami, no coś niesamowitego. Co tam nam serwowali? Serwowali nam oczywiście daktyle na początek. Tak, bo to na dzień z pistacji, rewelacja. Świeżych, takich soczyście zielonych. Serwowali nam kawę arabską. Serwowali nam mleko i mięso z wielbłąda. I tutaj muszę przyznać, że się nie skusiłam. A piłaś mleko z wielbłąda? Nie, bo ja w ogóle nie lubię mleka. Ja miałem taki moment, że byłem kiedyś w Dubaju. Nie. Dokładnie byłem rok temu w Dubaju w lutym.
I tak mi posmakowało te mleko dubajskie, że już chciałam starać firmę, która by importowała na serio do Polski mleko z Dubaju. Tylko z wielbłąda. Jest firma, która to do Europy przywozi, ma już zezwolenia, natomiast problem był z transportem, tak? Bo tylko transport lotniczy, bo to mleko 14 dni jest tylko wyłącznie dobre, bo ono nie jest UHT, tylko jest naturalne mleko, natomiast oni to niesamowicie rozwijają i jest bardzo zdrowe mleko z wielbłąda. Ale wiesz co, bo zapytałeś właśnie o takie ciekawe podróże, gdzie ostatnio byłam i co fajnego jadłam. Tak. To z takich moich najciekawszych podróży kulinarnych, no to są wszystkie podróże do Azji. To muszę powiedzieć, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Bali. Słucham? Co dobrego tam jadłaś? Co dobrego tam jadłam? Jadłam tam ryż pod każdą fantastyczną postacią. Makaron ryżowy, dania z owoców morza, dania z mlekiem kokosowym, dużo kolendry, dużo chili, bardzo kocham kuchnię azjatycką. Ale moją mekką, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest Nowy Jork. Nowy Jork. Nigdzie na świecie nie ma takiego jedzenia, tak fantastycznych knajp. Agnieszka, tak, tu ja mówimy szatuję. I pracujemy, to nie ma tak, że tak mówimy. Fantastycznych knajp. To nie jest telewizja. Okej. Okay. Trzeba pracować tak ciężko. Tak fantastycznych knajp jak w Nowym Jorku. Tam naprawdę można zjeść cudowne jedzenie, każde jedzenie. Ja może tylko i wszystkie knajpy tak, są tytułem nawiasu wyjaśnię, że przed chwilą wziąłem kawałek czekolady i dotknąłem ust. Czemu to zrobiłem? To nie jest, że obliżuję palec. Jest to bardzo prosta metoda, żeby sprawdzić temperaturę czekolady, ponieważ organizm człowieka ma 36,6 stopni. Jeżeli dotkniemy czekolady do ust i czujemy, że jest ciepła, znaczy, że ona ma dużo więcej niż 36 stopni. Jeżeli dotkniemy i czujemy, że jest neutralna, czyli wiemy, że temperatura jest tak jak nasze ciało, a jeżeli jest chłodna, to wiemy, że już się obniżyła. Jest prosta metoda, nie trzeba mieć termometru i już wiemy, jaka jest temperatura czekolady. Tak robią cukiernicy, nawet wedlu. Byłam w fabryce Wedla kilka razy. Ja nie byłam, jeszcze nie zaprosili. Byłam maestro czekolady. A, tam jest taki pan, tak? Jest tak, maestro. Tak, widziałam jak widziałem maestro czekolady kilka przy pracy. Filmików z nim. Nie jeden raz. No to może kiedyś imię, żeby zaprosić. Zazdroszczę mu pracy. No ale w miejscu, w którym tak wiesz, pachnie. Gdybym ja tam pracował, bym tak jak on wyglądał. Ale powiem ci, wiesz jak on wygląda, on jest wiecznie uśmiechnięty. No, czekolada daje radość, endorfiny. Endorfiny. Tuż nam się ubiło, zobacz, mascarpone ze śmietaną. I za chwilę zacznę dodawać pomalutku schłodzoną czekoladę i powstaje nam masa. Masa właśnie, damy orzechy, które tak pięknie siekasz. Pięknie. No, mógłbym przyjść na kurs i uczyć się siekania. Tak, robię to, powiem ci, pierwszy raz siekam orzechy. Widzisz, jak ten program daje wiesz, możliwości. Wiesz, jak ja to robię? Ja po prostu zawijam je w lnianą ściereczkę i tłukę tłuczkiem. Ja tłuczka nie posiadam. Orzechy. Mam jeszcze blendera, pomyślałem, co tam blender. Blendera nie, no ja posiekam. Będziemy używać. Posiekasz. Posiekam. Ja teraz dodam małym strumieniem czekoladę do naszej masy. Zobaczcie, już jest schłodzona, jest o wiele bardziej gęsta. I teraz się będzie nam pięknie mieszać. A co, Agnieszko, jadłaś najdziwniejszego w życiu? Najdziwniejszą rzeczą, jaką w życiu jadłam, były... Ale to straszne, że ja się do tego przyznam, no. Były termity. Termity? Żywe po prostu z drzewa. A gdzie to było? W jakim kraju? Było to w Wenezueli, w delcie rzeki Orinoco. Mieliśmy przeprawę przez dżunglę, którą prowadził stary Indianin i opowiadał nam historię o tym, jak to jest, znaczy w tej chwili tego już nie ma, ale jak to było, kiedy Indianie musieli w dżungli przeżyć i na przykład nie było pożywienia, no bo to też trzeba coś upolować. Jak oni żyli? No właśnie, i oni się żywili najprostszym i najłatwiej dostępnym białkiem, czyli termitami, które żyły na drzewach. Czyli jako owady mają bardzo dużo białka. Tak, i zaproponował nam, czy mamy ochotę spróbować termitów. Czy ktoś ma ochotę? Nikt czemu się nie zgłosił, więc... Nikt? Ja. Bardzo chętnie spróbuję, no spróbowałam. Jak termity smakują? Wiesz co, nie pamiętam. Czy pewnie w ogóle miałam w sobie tyle adrenaliny, byłam po prostu tak zaskoczona sama tym, że ja się zgłosiłam. Znają życie, pewnie w ogóle nie miały smaku żadnego, prawda? Bo nie, to jest pewnie nie. Białko, więc... Wiesz co, ja naprawdę byłam na takiej adrenalinie, że się zgodziłam to zrobić. No masz zauważ, że dla nas to jest takie wow, że ktoś jadł termity albo inne robaki, a właśnie dla tych osób to jest jedyna rzecz, która jest, czy była dostępna i mogą z niej korzystać, tak? No to tak. Jest zupełnie naturalne, że oni te termity wcinają. Znaczy to było, wiesz, no, oni jedzą te termity nie dlatego, że im smakują albo że chcą je jeść, tylko po prostu w momencie, kiedy trzeba przetrwać, a nic innego nie ma, tak? No właśnie. No więc te termity były dziwne, no teraz właśnie miałam możliwość spróbowania mięsa z wielbłąda, ale nie zdecydowałam się na to.
Miałem zapytać właśnie, jak smakuje mięso. Nie miałam serca. Ja, kochani, zerka na fanpage i patrzę, co się dzieje. Czy już dostałam zhejtowana za te termity? Nie, absolutnie, absolutnie. Patrzę, że super, że wszyscy pozdrawiają. Jest pytanie od Zuzanny Kokoszki. Jaka jest twoja ulubiona potrawa z kuchni polskiej? Moja ulubiona potrawa z ojeny. Więc tak, najbardziej uwielbiam zupę pomidorową mojej mamy ze śmietaną. Szczególnie w poniedziałek, bo to dużo... po parasole. Nie. Gotowaną na świeżo ze śmietaną i z dużą ilością pietruszki. I to w kuchni polskiej, co naprawdę kocham i za co oddałabym wszystko za każdym razem, jak wracam z jakichś, zwłaszcza takich dłuższych eskapad, to są zrazy wołowe w środku z ogóreczkiem, polskie dobre jedzenie, z pyszną musztardą, do tego kasza gryczana i na ciepło buraczki. No po prostu obłęd. Sosik. Widzę, że są... Dużo koperków. Widzę, że są na fanpage'u, na naszym streamie fani żużla, więc są... Są pozdrowienia z Bydgoszczy między innymi. Są pozdrowienia z Bydgoszczy. Są pozdrowienia i naprawdę fani żużla z Bydgoszczy mi pozdrawiają. Tak. I to dokładnie. Mam się zajrzeć, by ci nie wierzę. Marta Kubicka wieczorek pozdrawia. Pozdrawiam też Bydgoszczy. Bardzo serdecznie. Ja bardzo lubię Bydgoszczy. O, już pisze Aleksandra Grudzień, że termity wow. Widzisz? Termity wow, więc coś to bardzo fajnego. To było hardkorowe, serio. Ale to... Miałaś taką obawę psychiczną? Nie, absolutnie, bo ja po prostu działałam na adrenalinie. Mieliśmy też złowić tam piranie, które potem mieliśmy ugrillować, ale niestety piranie się nie dały złowić. Próbowaliśmy kogoś z łodzi wrzucić do rzeki, ale wszyscy się trzymali kurczowo. No wiecie, tak na Fatnika, nie? Trzymali się kurczowo, nikt nie chciał iść na przynętę. Więc nie złowiliśmy. Kiepscy z nas rybacy byli. Ja już krem wezmę i zabiorę. Wiesz co, ja już też te orzechy tak posiekam. Ja właśnie nie wiem, na jakie małe kawałki. Wrzućmy je tutaj do środka. Dobrze. Wrzućmy do środka i ja wyjmę i wymieszam. Wyjmę rózgę i orzechy dokładnie wymieszam. Teraz orzechy, cała masa, byśmy normalnie przyłożyli ją do rękawa i schłodzili. Żeby zacząć troszeczkę czasu, ja mam już przyłożoną ją do rękawa cukierniczego. Czary mary. Telewizyjne czary mary. Oszczędzamy czas i mamy tutaj masę przełożoną do rękawa właśnie z orzechami i z śmietaną. Co więcej, jeszcze patrzę, że chwilę nasze ciasto musi być w piekarniku. Dlatego mam przygotowane gotowe ciasto, które właśnie teraz poproszę. One już jest upieczone i wystudzone. To jest istotne, żeby je bardzo dobrze wystudzić, ponieważ gorące niestety nie może być. To wygląda właśnie ciasto, jak mówiłem, pięknie błyszczy, zobaczcie. Zostało po prostu opruszone, cukrem pudrem i na 5 minut do piekarnika. Fajny patent, jak go zastosuję na tak, pewno w domu. Tak, tu pokazywałem, wyłożyłem ryżem i ciasto nie urosło. Więc na chwilę przełożę. To orzechy nam się przydadzą. Mus jest przepyszny. I teraz tak, co będziemy robić? To nie będą takie wyjątkowe, takie normalne ciasteczka. Ja użyję do tego ringu. Jest to taki ring dodaj na przykład do tatara, ale spokojnie możesz wziąć kółeczko i nożem wykroić formę. Tak, ja troszeczkę pójdę na łatwiznę, bo mam takie ringi, więc po prostu sobie ułożę te ringi i przycisnę i wykroję. Super. Mamy jedno ciasteczko, drugie ciasteczko, ponieważ ciasto francuskie będzie z dwóch stron, czyli od spodu i na górze. I na górze, dokładnie. Więc potrzebujemy dwa takie ciasteczka. Bardzo prosty patent. To jest folia ratanowa. Folia ratanowa używana w cukiernictwie. Mm-hmm. Ona kosztuje grosze, a tak naprawdę daje możliwości niesamowite. Ponieważ jak wyłożymy formę tą folią ratanową, wówczas nic nam do brzegów nie przyklei i bez problemu wyjmiemy ją z formy. Więc ja to jeszcze dobrze docisnę, żeby te ciasteczka nam wyszły. Te ciasto francuskie, dokładnie. I je wyjmę. Wyjmę je już tutaj. Oczywiście możemy wyciąć kolejne ciasteczka. Jak i również, jeżeli nie macie takiego ringu, można wziąć linijkę, bądź wyciąć sobie... Bądź szklankę, czemu nie. Cokolwiek, mogą być to prostokąty, trójkąty, koła, wszystko zależy od inwencji twórczej właśnie waszej.
Więc ja takie kółeczko jedno wyjmuję. Mam nadzieję, że wyjdzie bez problemu. Jest jedno. Okej, okay. Może postawię u Ciebie. Okej. Okay. Tak. To będzie nasz spód ciasta. Nasz spód jednego ciasta, ciastka, deseru. Mm-hmm. A tu będzie spód drugiego. Zobaczcie, jak to wygląda. Ślicznie. I teraz co? Wystarczy założyć ring, delikatnie. Jeden ring, drugi. Do naszych foremek. I zaczynamy. Wycinać danie. Zawisłem, bo to kolega operator aż zbladł, bo coś mu się pojawiło na telefonie, ale mówi, że okej, gramy dalej, to gramy dalej. Jest kciuk do góry. Tak, tu mamy konfiturę, więc bym Cię prosił, żebyś wyłożyła spód konfiturą. Spokojnie możesz wyłożyć sobie dokładnie na środku, potem łyżeczką wyłożymy. Dokładnie. Okay. Tyle? Czy więcej? Idealnie. I do drugiego ringu. Łyżeczko sobie wygładzimy. Cię o to poproszę, żebyś łyżeczką wygładziła. Czy tyle konfitury, ile lubisz? To robiła Gosia. Tak, Gosia, więc trzeba więcej. Tak. Gosiu, nie będziemy marnować swojej konfitury. Absolutnie, użyjemy całość. Użyjemy całość. Przepraszam, tutaj pobudziłam. Konfitura jest kwaskowa, jest przepyszna. Oj, no jaka pyszna. No. Przekazuję Poprosimy Ci od razu przepis. Gosi, żeby Gosiu wyślij nam przepis tej konfitury, chętnie go zrobimy i spróbujemy. Tak. Wyłóż delikatnie spód naszego ciastka. Konfitura spowoduje to, że mus i śmietana mogą być słodkie, a konfitura fajnie przełamie właśnie smakiem słodyczy. Wiesz co, ja powiem Ci szczerze, ja to bym jeszcze na przykład pokusiła się o to, że można by było spróbować też porzeczkowej konfitury. Każdej konfitury. Ja miałem akurat konfiturę ze śliwek. Można malinę. Wszystko, co generalnie jest kwaśne, będzie pasowało. Bo to chodzi o to, żeby przełamać ten smak. Aga, wiem, że oprócz tego, że jesteś prezenterką i uwielbiasz podróże, również gotujesz. Tak. Jak powiedziałem, jak Ci zaprosiłem do mojego programu, mówisz, wow, super, bo ja uwielbiam gotować. Uwielbiam. Co, Aga, gotujesz? Jaką kuchnię lubisz? Wiesz co, jaką ja lubię kuchnię? Ja lubię kuchnię praktycznie każdą. Uwielbiam robić dania kuchni polskiej, uwielbiam robić dania kuchni włoskiej, uwielbiam robić dania kuchni azjatyckiej, uwielbiam wymyślać. Tak naprawdę... Ja zadam Ci teraz pytanie, które zadałaś dzisiaj Darkowi Kuźniakowi. Wczoraj. Co mi nie wychodzi? Co Ci nie wychodzi? To nie robię dań, które mi nie wychodzą. Ale jest to, co Ci nie wychodzi, czy nie ma takich rzeczy? Bo na przykład ja powiem tak. Szczerze, nie wychodzą mi ciasta za bardzo. Nie jakoś. Ja byś mogła, bo przynajmniej teraz mus wyłożyć na przykład. Dobrze. Nie wychodzą mi aż tak bardzo dużo tego musu. Ile masz? No, do połowy. Aż tak bardzo ciasta. Tak na środek. Na środek i będziemy rozkładać, tak. Okej. Okay. Ja Ci może pokażę, jak bardzo łatwo i Wam wszystkim zrobić. Dobra. Zobacz, mamy rękaw. Mhm. Tu trzymamy jedną ręką, zobacz. Skręcamy i cały czas przekręcamy. Ach, to takie proste, no pięknie. Super, czy to też tak, łyżeczką? Poproszę Cię serdecznie o to. Więc jeżeli chodzi o ciasta, o desery, to jakoś się w tym nie specjalizuję. Idealnie. Natomiast powiem Ci, że świetnie wychodzą mi wszelkiego rodzaju pasty, makarony. Jaka jest Twoja pasta ulubiona? Bardzo prosta, bardzo prosta. Uwielbiam dużo czosnku. Dużo cebulki i to najbardziej słodko. Czosnek, cebulka. Czosnek, biała cebula, słodka cebula. Zobacz, to są orzechy. Świetna oliwa, musi być extra virgin i dobra. Do tego lubię bakłażana, którego wcześniej oczywiście solę i muszę odczekać 15 minut, żeby stracił... Puścił wodę. Wiesz, tak, żeby puścił wodę, żeby stracił tą gorycz. Podsmażam tego bakłażana razem z czosnkiem, razem z cebulą. Zalewam to wszystko pomidorami pelati. Czy wyjaśnimy pomidorami włoskimi z puszki? Dokładnie. Bez skóry. Tak, bez skóry. Chyba, że mamy sezon, to używam małych daktylowych albo sherry pomidorków, ale muszą być te bardzo słodziutkie. Wtedy je kroję na pół. Wrzucam na patelnię, sos się zagotuje, dużo dodaję bazylii świeżej, no i pycha, sól, pieprz. I mamy całe danie. Świetnie też mi wychodzi bolognese.
O, a ile godzin gotujesz? Wiesz co, bolognese gotuję od 45 minut do 2 godzin. No, ja też maksymalnie. Natomiast to, co jest w bolognese najważniejsze jest to, żeby mieć seler naciowy i żeby mieć startą marchewkę. Bolognese to nie są tylko pomidory, mięso i cebula i czosnek. Na nasz mus szokoladowy wyłożyłem orzechy włoskie, orzechy laskowe prażone. Mm-hmm. Teraz możemy, byśmy dali borówki, ale wyłóżmy brzegi truskawkami. Bierzemy truskawkę, odcinamy szczypułkę, czy trudne słowo, szczypułkę, kroimy na pół, a następnie, zobacz, wykładamy brzegi. Jakbym Cię mógł poprosić, żebyś mi pomogła w tym. Oczywiście, bardzo chętnie. Wyłożymy brzegi naszych deserów. Mhm. Czyli w kuchni czujesz się też jak ryba w wodzie. Tak, czuję się jak ryba w wodzie. Uwielbiam gotować, uwielbiam też przygotowywać wszelkiego rodzaju dania z mlekiem kokosowym. O! I z dużą ilością warzyw. Ja w ogóle mam kuchnia taka tajska? Tajska kuchnia, tak. Ja mam bardzo warzywną kuchnię. Znaczy, jeżeli chodzi o tajską kuchnię, to powiem Ci, że mam takie swoje danie, które wymyśliłam. Nazywa się kokosowe tsunami. A dlaczego tsunami? Dlatego, że tak szybciutko znika. Że ono idzie taką falą, jak się pojawia na stole, to za chwilę jest. Momentalnie generacja, cała rodzina fala rąk wcina. I tsunami nie ma. Mogę zdradzić, że są tam krewetki, że jest tam pasta z trawy cytrynowej, że jest tam dużo świeżej kolendry, że są tam kiełki. I mój ukochany, słuchaj, sos chili. Ja sos chili używam praktycznie do wszystkiego, po prostu jestem uzależniona od sosu chili. Mamy tu już tak, spód z ciasta francuskiego, mamy mus szokoladowy, mamy orzechy prażone laskowe, mamy truskawki. Całość teraz wyłożymy bitą śmietaną. Mamy gotową bitą śmietanę, ponieważ to jest bardzo proste, ubić śmietanę 30 z wanilią, nic wow. Więc śmietanę już wyjmuję z naszej lodówki. Ale jakie smaczne, te wszystkie śmietany w sprayu są niedobre. Nie, absolutnie. Żaden spray, normalna śmietana 30, mam w rękawie cukierniczym i teraz wyłożę. Wykładam. Co dalej robimy? Bierzemy kolejną część ciastka, przykrywamy. I zamykamy. I zamykamy, dokładnie. Zamykamy nasze ciastko. I teraz to ciastko w ringu idzie do lodówki, powiedzmy na 2 godziny, żeby całość nam stężała. Dokładnie. Więc ja je zabiorę do lodówki i przełożę. Ale nikt czekać 2 godzin przecież nie będzie. Więc w magicznej kuchni Szymka Czerwińskiego. U mnie wszystko jest. Wszystko robi się na pstryk. Na pstryk, dokładnie. Na pstryk ciasto francuskie, na pstryk masa. O, jak już słyszycie, już ciasto francuskie się upiekło, więc wyłączam. Mamy takie 2 ciastka już gotowe. Możemy je udekorować, na przykład śmietaną. A mamy listek mięty na górę? Mięty nie ma, Mateusz, ten co tam stoi, miał kupić, nie kupił. Więc nie ma mięty. Niech się Mateusz tłumaczy widzom teraz. To może posypiemy orzeszkami? Nie ma, ale możemy zrobić coś takiego. Możemy wziąć, powiedzmy, naszą truskaweczkę. Albo borówkę. Albo borówkę. Borówki tutaj. Mamy tutaj. Mhm. I możemy udekorować. I każdy udekoruje z nas swoje ciastko. O, czemu nie? Finito. Przepięknie. Możemy właśnie włożyć śmietanę, truskawki. To wiesz co, ja Ci trochę popsuję, a Ty możesz to dołożyć do mojego. Ja też tak zrobię. Wezmę talerzyki, przełożę nasze ciastko na talerzyki i zobaczymy, jak ono w ogóle smakuje. Tak jak wspomniałem, zaraz Wam pokażę jeszcze raz. Uwaga, ciastko ląduje. Zobaczcie, mamy spód z ciasto francuskie, które nie rosło, a robiłem wszystko, żeby nie wyrosło. Potem mamy dżem, konfiturę. Z malin, z truskawek, z śliwki, co chcecie. Mus szokoladowy, truskawki, śmietana, zamykamy ciastko. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja już przekładam. Wygląda pięknie. Jest, mam nadzieję, że będzie smakować. Na pewno. Słuchajcie, ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz bardzo ważną. Jeżeli Wam się tego ciastka by nie chciało robić, bo jesteście leniwi po prostu, Wam tego się nie chce robić, możecie zrobić prosty deser. Ten sam mus, którego właśnie Was nauczyłem robić, przekładacie do miseczki, do słoiczka. Robicie mus, pita śmietana i truskawka. I jest deser. Który wygląda pięknie. Więc dla leniwych mam ten deser, a dla osób bardziej ambitnych
mogą zrobić takie ciastko. Wydaje mi się, że tego ciastka by się nie powstydziła nawet cukiernia. Żadna. Ani dobra restauracja. Próbujemy? Próbujemy. Dobra. Zobaczymy, jak smakuje. Mmm. Kocha, ojeny. Mmm. Błędne. Smakuje? Jestem zachwycona. Orzechy czuć. Śliwa przebija kwaskowość, całość śmietany i musów. Widać mnie na super. Powiem Ci, że bardzo sycący jest w ogóle ten deser, jest taki konkretny. Dla osób na diecie idealny. Mhm, ja jestem na diecie od dzisiaj. I całe życie. Obiecywałam to dzisiaj w programie. W swoim? Tak. Że dzisiaj na diecie. Że z moją koleżanką Paulą Roda, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że Paula teraz też jesz coś dobrego. Dobra. Coś pysznego. Delikatny deser. Schłodzony. Aga. Tylko wytrę swoje dłonie. Tradycją programu jest to, że mój gość otrzymuje do mnie prezent, a prezentem zawsze jest beza. Taką też bezę dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Chciałbym na Twoje ręce je złożyć. Mam nadzieję, że będzie Ci smakować i że uszczęśliwisz całą swoją rodzinę tą bezą. Powiem Ci jedną rzecz. Mój ulubiony deser. No to strzeliłem dziesiątkę. Ukochany deser. To jest beza. Z kremem mascarpone jest, i z owocami. Jest, śmietana, mascarpone. Najlepsze borówki. Zróbmy sobie zdjęcie wspólne z bezą. Kierownik planu Mateusz robi. Jeszcze jedna. Bez machania głową. Okej, okay, super. Dziękuję. Aga, Dziękuję serdecznie, że czas znalazłaś i że wzięłaś udział w moim programie. Mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze nie raz. Też mam taką nadzieję, że coś jeszcze razem ugotujemy. Dziękuję i Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Kochani, ja Wam dziękuję serdecznie za Waszą dzisiejszą obecność, za to, że jesteście, że mnie wspieracie. Chciałem Was serdecznie zaprosić. Już za tydzień moim gościem w niedzielę będzie Olga Bończyk, więc bądźcie czujni i do zobaczenia.